ja występuję jako reprezentant rodziny Młynarczyków w składzie Jacek Młynarczyk, Michał, Szymon i ja, Iga. I zostaliśmy tutaj zaproszeni, dlatego że przeszliśmy Główny Szlak Beskidzki z dwójką niepełnosprawnych dzieci. Przy czym nasz młodszy syn ma 9 lat i ma skrajnie ciężką postać porażenia mózgowego. Nie chodzi samodzielnie, nie siedzi samodzielnie, nie mówi w sposób tradycyjny, tylko mową alternatywną. Jest dzieckiem tak zwanym niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Ja tutaj chciałam tylko zdementować to, że nam przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego zajęło 3 lata. Tak naprawdę myśmy Główny Szlak Beskidzki podzielili sobie na kawałki po 20, około 20 km. I wiedzieliśmy, że podczas jednego roku urlopowego nie zdążymy tego zrobić, więc rozłożyliśmy sobie na 2 lata. A że przyszła pandemia, po prostu ten rok 2000 sobie totalnie odpuściliśmy. I teraz w tym roku, w maju, zrobiliśmy brakujące 80 km na majówkę i w lipcu przeszliśmy jednym ciężkiem 200 km. I to był styl, w którym jakby pokonaliśmy ten szlak. Szymek urodził się w 24 tygodniu ciąży. Ciąża rozwiązała się w sposób niespodziewany, w takich naprawdę traumatycznych okolicznościach. I lekarze, stojąc nade mną, powiedzieli między sobą, że niech rodzi naturalnie, będzie miała szansę na trzecie dziecko. Czyli przyjęli założenie, że w ogóle nie będą podejmowali prób ratowania Szymona. Tym wszystkim takie upokarzające było to, że ja tam leżałam, ja tam byłam, ale nikt na mnie nie zwracał uwagi, nie dał mi prawa jakby głosu. Mój mąż był na korytarzu, niby tak blisko, a tak daleko. I tego dnia ja poczułam, że mi odebrano wolność i mi odebrano godność jako człowiekowi. Szymon żyje tylko i wyłącznie dlatego, że oderwało mi się łożysko. No a dorosłą osobę już musieli ratować, no bo konsekwencje prawne, prawda? To spowodowało, że Szymek się urodził w ciężkiej zamartwicy, ze ogromnymi wylewami krwi do mózgu, z pękniętym płucem. Był 2 razy reanimowany, a potem był jeszcze wielokrotnie reanimowany. Raz na moich oczach. Ta cała trauma, to, że on był tak skrajnie wczesnym wcześniakiem, czyli marginalnie wczesnym wcześniakiem, spowodowało, że pojawiły się drgawki. Każde drgawki to kolejne uszkodzenie neurologiczne, a przede wszystkim ból. I w takich okolicznościach ja nie miałam prawa prosić syna, żeby z nami został, bo jego życie było bólem. Ale powiedziałam, stojąc nad inkubatorem, że jeśli z nami zostanie, to my zrobimy wszystko z tatusiem, żeby był szczęśliwy. I wtedy państwo zastanawiacie się, czy ruszyć na Główny Szlak Beskidzki z Ustronia, czy z Wołosatego, a nasza podróż przez Główny Szlak Beskidzki tutaj do tego miejsca zaczęła się tam, od tej obietnicy, że my zrobimy wszystko. Szymek wyszedł ze szpitala po 7,5 miesiącach, które spędził na intensywnej terapii. Czyli bezpośrednio z intensywnej terapii przeszedł do domu. Nasze pierwsze wypady, wyszedł w ogóle ze szpitala z dzieckiem, które miało gastrostomię i którą ma do dzisiaj, czyli jest karmiony rurką, specjalną mieszanką medyczną, wprost do żołądka. I tak jest do dzisiaj. I miał jeszcze tracheostomię. Dlatego, że on był w tak ciężkim stanie, że musieliśmy mieć podłączenie bezpośrednio do respiratora. Czyli gdyby się załamał oddechowo, żeby na klik podłączyć się do respiratora. Nam wróżono, znaczy lekarze byli pewni, że Szymon będzie objęty programem wentylacji domowej. To znaczy będziemy mieć dziecko w domu, ale z całym sprzętem, czyli z respiratorem, z całym tym oprzyrządowaniem. Szymek... Szymek wyszedł do domu, czekało na niego piękne łóżeczko kolorowe. No niby sielanka, prawda? Ładny bobasek. Tylko jeden taki szczegół mówi o tym, że to sielanka wcale nie była, bo tam leży aparat do reanimacji, który mieliśmy w domu.
Pierwsze nasze wyjścia z domu to było wyjście do parku, wyjście gdzieś na spacer, do muzeum, gdzieś na jakiś festyn. Potem z czasem coraz bardziej się jakby przekraczaliśmy granice naszej, jakby na ten komfort, w którym się czuliśmy, tak? Ale cały czas ograniczały nas trzy rzeczy. Po pierwsze, dostęp do telefonii komórkowej. Że jeżeli idziemy, to musimy mieć zasięg, żeby w razie czego wezwać pomoc po prostu. Ja jestem ratownikiem z wykształcenia, dlatego że ja po prostu zrobiłam sobie specjalny kurs, zdałam bardzo ciężki egzamin po to, żeby w razie sytuacji kryzysowej nie stracić tej zimnej krwi. Ale mimo wszystko jestem matką i bałam się tego, że poniosą mnie emocje. Więc telefonia komórkowa. Druga rzecz, no skoro wzywamy karetkę, to ona musi jakoś dojechać, więc nie oddalaliśmy się od dróg. A trzecia rzecz była taka, że Szymon wyszedł z tracheostomią. To jest taki koreczek, nie wiem, co powinno odzwiwać tu. To jest taki korek, który, bo tracheostomia to jest dziurka bezpośrednio do dróg oddechowych. I ten korek powoduje, że żadny deszcz, kurz, brud tam się nie dostaje po prostu do oskrzeli płuc. Tylko problem polegał na tym, że Szymon był tak bardzo niewydolny oddechowo, że po założeniu tego korka on się po prostu dusił. To tak jakbyśmy my szalik wielokrotnie złożyli, przyłożyli sobie do twarzy i do nosa. Więc on ten korek najczęściej miał ściągnięty. W związku z czym deszcz był dla nas barierą nie do pokonania. Bo on po prostu wkapał do dróg oddechowych. No niby fajnie, no niby normalnie. Tylko ten jeden szczegół mówi o tym, że no nie do końca to nasze życie było takie standardowe. To są te nasze pierwsze wypady. Tak naprawdę nie mieliśmy pojęcia, co ze sobą brać, więc braliśmy wszystko. Na każdą możliwą ewentualność. I to były czasy, bo to było 9 lat temu, gdzie nie mówiło się o nosidłach, nie mówiło się o chustowaniu, nie było doradców chustowych. Więc te pierwsze lata naszego chodzenia z Szymonkiem po wędrowania, tak? Wyglądało na tym, że ja go po prostu niosłam. A kiedy cierpły mi ręce, to musiałam go jakoś podwiązać, więc szukałam rozwiązań. Miałam kilka sweterków z elastanem i po prostu te sweterki jakoś wiązałam po to, żeby mi podtrzymywało dziecko, żeby mi ręce nie cierpiały. Jacek w tym czasie biegał, robił zdjęcia Nikonem. Dlatego Nikona mnie w ogóle wyrwał. Robi zdjęcia do dzisiaj. I za to go właśnie bardzo, bardzo szanuję, że mam ogrom tych pamiątek. Szukaliśmy tego sposobu. I jedna rzecz, którą chciałabym Państwu przekazać, to to, że zawsze jest jakieś rozwiązanie. Zawsze jest jakieś wyjście, tylko trzeba poszukać sposobu, w jaki sposób coś zrobić. Ale zawsze jest jakieś rozwiązanie. Tu był akurat ten sweterek. Sak właśnie. Nie mieliśmy standardowego ekwipunku, dlatego że przede wszystkim musieliśmy mieć ze sobą ssak, który odsysał wydzielinę z dróg oddechowych, żeby się dziecko nie udusiło własnym katarem, własną śliną. No i aparat do reanimacji. A co się zmieściło reszta do plecaka, no to super. Przede wszystkim ważne były te dwie rzeczy. Tutaj sweterek z elastanu, tutaj też sweterek z elastanu. Wtedy chodziłam jeszcze po górach w balerinkach, więc generalnie tak wyglądałam ociechowo. Po drodze wzięliśmy ślub, bo stwierdziliśmy, że skoro rok życia przetrwaliśmy w takich po prostu okolicznościach, to już nic nas nie złamie. Takie malutki jeszcze byłam. Tutaj jest super tata. Ja jeszcze wtedy nie do końca rozumiałam, co to znaczy super tata, ale kolejne lata naszego wspólnego życia doskonale mi to wyjaśniły i ta definicja się stworzyła. To były nasze wyprawy. To jest chyba... Aha, już wiem, co to jest. Słuchajcie. Były trzy kroki takie milowe, które spowodowały, że jesteśmy tu i teraz i jesteśmy w takiej formie, w jakiej nas poznajecie. Czyli ludzie, kurcz. Pierwszy krok milowy to był taki, że Szymon, który miał być całe życie na respiratorze, przez to, że go męczyliśmy przez 2 lata, tak się poprawił wydolnościowo, że lekarze zadecydowali, żeby ściągnął tracheostomię i zaszyją mu dziurę w krtani. I to było bardzo ważne, dlatego że ten korek i ta plująca wydzielina
już nas tak nie ograniczała. Mogliśmy zmienić pozycję noszenia Szymona z takiej na taką. I to wcale nie jest takie łatwe, bo wszyscy mówią, ach, jak, w jaki sposób on zdobył tą koronę, taką, siaką. Przecież on nic nie robił. Właśnie on robił bardzo dużo, bo to jest dziecko leżące, przyzwyczajone do pozycji leżącej, takiej pozycji je, w takiej pozycji oddycha. Nagle zostało spionizowane. Nagle zostało dociśnięte do klatki piersiowej. Ta wydolność oddechowa musiała być bardzo wzmożona, żeby on w tych warunkach mógł łapać oddech. Pluł, krztusił się. Często wymiotował własną śliną, ponieważ nie mógł jej przełknąć, więc ją zbierał, potem ją wymiotował. To było trudne. I powiem wręcz, że to było traumatyczne. I ktoś by sobie zadał pytanie, to po co myśmy to robili? To mogliśmy mieć dziecko w domu w bezpiecznych warunkach. Tylko my z Jackiem zrozumieliśmy jedną rzecz, że jest taka fundamentalna różnica pomiędzy tym, co znaczy być, a co znaczy żyć. I my chcieliśmy, żeby nasze dziecko żyło, a nie po prostu jadło i wydalało i spało. Dlatego ten wysiłek czyniliśmy i z ogromną po prostu taką wyrozumiałością do tego podchodziliśmy, że często byliśmy obrzygani, że często musieliśmy robić wiele postojów, na których nie planowaliśmy. Po prostu pokora, nauczyliśmy się pokory. Ja was przepraszam na sekundkę. Tu nasze wypady, to karty, to karkonosze gdzieś chyba. Noszenie w bocyku albo na rękach. W momencie, kiedy rozintubowaliśmy Szymona, mogliśmy używać już bardziej profesjonalnego sprzętu. Na początku to były chusty, bo tak było łatwiej. Potem było nosidło. Tu właśnie tak wyglądało bardzo męczone przez nas dziecko. Albo tak, no bo jak mieliśmy nosidło, to już mogliśmy sobie wejść na przykład na kasprowy wierch, prawda? I drugi krok milowy to było pokonanie bariery strachu przed deszczem. Coś mieliśmy na kształt, przede wszystkim ja, stresu pourazowego, że ten deszcz to mi się wydawało, że to jest bariera, której nigdy nie powinniśmy przekroczyć. Że gdyby to dziecko zmokło, to jest przegięcie pały, że owszem, chcemy być najlepszymi rodzicami ever, ale ten deszcz to jest ta granica, nie? Pojechaliśmy w Tatry, mąż chciał pójść na gubałówkę, pogoda wskazywała, że będzie deszcz. Jacek powiedział, idziemy, jakoś to będzie. I ja poniesiona tym entuzjazmem na tą gubałówkę tam weszłam i oczywiście ten deszcz się rozpadał. Gdyby spojrzenie mogło zabijać, to mój mąż byłby już trupem. My się teraz śmiejemy, bo to wiele lat minęło, ja się też teraz się z tego śmieję, ale wtedy to ja miałam wrażenie, że po prostu właśnie się pode mną świat zawala. Bo moje dziecko, to moje malutkie, ono moknie. Wtedy jej głos był mocniejszy niż ta pioruna. W ogóle on pajacował, udawał jakąś góralszczyzną łamaną, jakiejś, że się napijemy potem wina grzanego i że będzie super i w ogóle. Im bardziej to wcipkował, tym bardziej mi szlak jasny trafiał. To zawsze że ja się wtedy nie rozwiodłam, to nie wiem. Chciałam atmosferę rozluźnić się. Ale wiecie co, zdarzyła się jedna po prostu wyjątkowa rzecz wtedy, w tamtym momencie właśnie, kiedy spadł ten deszcz. Ten biedny, straumatyzowany Szymon, on po prostu, gdy go niosłam, on był owinięty peleryną, ja tą pelerynę z siebie ściągnęłam, wolałam moknąć, ale żeby dziecko było otulone, matka kwoka. On po prostu zasnął. On miał wyrąbane na ten deszcz, naprawdę. Chłodne, wilgotne powietrze, ukołysane. Dziecko było tak zrelaksowane, że ono po prostu zasnęło. I ja wtedy zrozumiałam, że ta bariera, to nie była faktyczna bariera, to była bariera w mojej głowie. Przede wszystkim w mojej, bo mój mąż był bardziej optymistycznie nastawiony do świata. I to, co chcielibyśmy też wam powiedzieć, to to, że większość barier jest projekcją naszego umysłu. Oczywiście są rzeczy, których się nie da pokonać, ale większość rzeczy po prostu to my sobie sami tłumaczymy, że się tego nie da zrobić. To jest moja mina, to jest tego samego dnia. Jak wsiadłam do auta, zobaczyłam, że moje dziecko jest wyspane, wypoczęte i się świetnie zawalił, pomimo tego, że deszcz padał.
Zobaczcie, jaka jest różnica w twarzy pomiędzy człowiekiem, który przeżywa traumę, a pomiędzy tym, który zrozumiał, że tej traumy tak naprawdę nie ma, bo ona była tu. I to był ten drugi krok milowy. A trzeci krok milowy, oczywiście coraz dalej staraliśmy się wychodzić, coraz śmielej, ale baliśmy się odchodzić od cywilizacji, bo zawsze ten ktoś obok może w jakiś sposób pomóc. I kolega męża namówił nas na wyprawę na pradziada. To jest w Górach Opawskich. Mnie ten pradziad strasznie interesował, dlatego że ja mieszkałam w Głubczycach, ja się urodziłam w Głubczycach. Wiele lat tam mieszkałam i ja tego pradziada zawsze widziałam, a nigdy na nim nie byłam. I ta trasa była dosyć długa, bo ona miała 14 czy 16 kilometrów. Fajnie się wędrowało, w ogóle przepiękna trasa, która wiodła przez wodospady. One w rozmaity sposób się wylewały. Albo to były takie ogromne kaskady, albo to były takie strumyczki, albo były po prostu takie sztury korali z kropel wody. Coś pięknego, polecam wam, od Karlowej Studanki. Szliśmy z Pawłem, Paweł tam w niebieskiej koszulce. Weszliśmy na tego pradziada. Zeszliśmy do auta bezpiecznie, no bo wiadomo, że ilość wejść w góry musi się równać ilością zejść. I my wtedy zrozumieliśmy jedną bardzo ważną rzecz. Że my nikogo nie potrzebujemy, żeby iść z Szymonem 16 km. Oczywiście Paweł był super kompanem, bardzo zrównoważony, fajny, sympatyczny chłopak, ale w obsłudze Szymona on nam nie był do niczego potrzebny. I wtedy się zaczęło. Wtedy się urodziliśmy tacy, jakich teraz nas znacie. Tacy, że się wszystko da, nie? I że my nie potrzebujemy go prowców, to prowców, nosiczy, jakiejś ogromnej akcji takiej zorganizowanej, tylko my swoimi siłami możemy robić te rzeczy, jako małżeństwo, z pomocą brata. Poszło to błyskawicznie po prostu. My zeszliśmy z pradziada w niedzielę, a w poniedziałek albo we wtorek już mieliśmy z PTT-ku po prostu stos książeczek z Sudeckiej Włóczyki, Korona Sudetów. Jeszcze Korony Grup Polskiej sobie załatwiliśmy po prostu 100 z książeczek, bo my stwierdziliśmy, że my to wszystko chcemy zrobić. Bo taki entuzjazm nas się narodził, bo myśmy się narodzili w tym momencie na nowo. I jedną rzecz chciałabym wam powiedzieć jeszcze z tych takich mądrych myśli, które próbowałam gdzieś tam w głowie znaleźć, że my jak zaczęliśmy tą podróż po górach, to my nie mieliśmy wsparcia takiego w otoczeniu, że a super, idźcie, świetne rzeczy robicie dla dziecka, wow, w czym wam pomóc? To było, a po co? A na co? A męczycie to dziecko, najbliższe otoczenie, naprawdę. Męczycie. A może nie chwalcie się na fejsie, że znowu jedziecie na urlop? Ja powiedziałam, że ja mogę komuś opłacić dojazd, mogę opłacić komuś nocleg. Wyżywienia mu nie opłacimy, dlatego że my potrafimy przez 5 dni jeść bigo ze słoika z czerstwym chlebem, bo mam gar 18-litrowy i po prostu robię bigo z beku i do słoików to zabieramy. Ale ten dojazd i ten hotel mogę opłacić. Tylko niech mi niesie Szymona. I jakoś, kurczę, powiem wam szczerze, nikt na urlop nie chciał pojechać. Także nie przejmujcie się, co myślą o was inni ludzie, bo to absolutnie, naprawdę nie ma znaczenia. I myśmy to zrozumieli. Trzeba robić swoje, jeżeli człowiek jest, wierzy w to, że to, co robi, jest dobre, to po prostu niech to robi, bez względu na to, co inni o tym mówią. Zrobiliśmy Koronę Gór Polskich w brawurowy sposób, kończąc na nasze wejście, na rysach oczywiście. Teraz pokażę wam jedną rzecz. Chciałabym nadmienić, że to, że zdobyliśmy Koronę Gór Polskich, spowodowało, że dzięki pomocom darczyńców, miłośników gór, różnych ludzi, zdobyliśmy pieniądze na cyberoko. To jest taki sprzęt, który powoduje, że ruchem gałek ocznych Szymon może się komunikować z otoczeniem. Po prostu wybiera polecenia na tablecie czy na komputerze i może się komunikować. I pierwsze słowa, które wypowiedział, pierwsze słowa w życiu, się śmieje, to były: kocham cię, jestem szczęśliwy. To powiedzcie mi, jakie miało znaczenie to, co mówili ci ludzie w sobie. Skoro moje dziecko, nasze dziecko, było szczęśliwe. Kiedy zdobyliśmy Diadem Polskich Gór,
My to, te wszystkie challenge, te wszystkie odznaczenia zrobiliśmy w 2 lata. Korona Sudetów, korona Beskidów, korona Gór Polskich, Jadem Polskich Gór, sudeckie włóczyki, odznaki gotowskie, masy innych, których nie zweryfikowaliśmy. Myśmy to wszystko zrobili przez 2 lata. Kiedy zdobyliśmy Jadem Polskich Gór, darczyńcy opłacili nam taką terapię, taką innowacyjną, która spowodowała, że Szymon uruchomił trochę te swoje porażone ręce. I dzięki tym ruchom rąk zaczął wskazywać odpowiedzi też na kartkach. I wtedy się okazało, że najprawdopodobniej ma pamięć absolutną. To znaczy, że zapamiętuje wszystko, co usłyszy i zobaczy. I to było chyba dla nas taka nagroda za to, że wierzyliśmy w to, co robimy, jest ważne. I że to ma naprawdę sens. I tutaj mamy taki 3-minutowy, niecały 3-minutowy. Coś mi tutaj przeskoczyło. Jak już nie opadł mi się filmik? Tu. Jak to palić? Spację. To jest samo już wejście na rysy. To jest materiał z koncertu, który miał 12 minut i przez wszystkie święta był puszczany. Korona Gór Polskich kończymy. Długo niepełnosprawny, dzieci z ciepło kojarzony przez środki. Grób to słuchać swojego serca, swojej intuicji i nie ma czynności. Nie ma czynności. Ostatnio szczepło piękne hasło. Puszczaliśmy. Nie bój się jutra. Niech jutro boi się ciebie. Teraz to. Trzy dni w budynku, a potem kajaki, rowery, a potem główne szlaki z Polski. To materiał ma 12 minut, obiecałam tylko to, co najbardziej chciałam wam pokazać. Główny szlak beskidzki, tam na rysach myśmy powiedzieli, że my to zrobimy. Bo wiecie, tutaj logistyka jest ciężka, więc to już jest takie wyzwanie w Polsce najwyższego szczebla. Zapamiętajcie jedno, że nie wolno się bać jutra, bo my musimy prowadzić takie życie, żeby to jutro bało się nas. I to jest chyba nasza dewiza, taka, którą się z Jackiem kierujemy. Że strach nie jest najlepszym doradcą. Bo strach powstrzymuje od działania. Ale działanie powstrzymuje od strachu. Jeżeli chodzi o GSB, to generalnie w 2000, zrobiliśmy go w 2019 i teraz w tym roku 280 km. Tylko jedno przejście zaliczyliśmy sobie z 2018, ale ono było dla nas ważne z takich emocjonalnych pobudek, ponieważ szedł z nami syn z pierwszego małżeństwa mojego męża i no, to było jedno jedyne przejście, gdzie mogliśmy być razem. I po prostu chciałam, żeby Mateusz był z nami, jakby miał ten swój pierwiastek tego sukcesu. No i a propos deszczu, na Tarnicy, czy na okolicach Tarnicy, deszcz padał poziomo. Bo był taki wiatr, że po prostu wywiewał te krople i one nas uderzały z boku. Także ani peleryny, ani parasole, ani nic. Wszystko widzieliśmy, oczywiście. Do krzyża szliśmy tak. Żeby udowodnić, że byliśmy na Tarnicy, to starałam się samym znaczku pokazać, że w ogóle, że my tu jesteśmy. A dzięki opadom deszczu schody, te cudowne schody, wyglądały w ten sposób, więc nie dało się stanąć po prostu z nogą normalnie, tylko się plusk. Schodziło, tak Szymon, tak było. Schodziło się z tej Tarnicy. Na rowerze to fajnie było, ale... Mówiliśmy o tych barierach psychicznych, a tutaj mówimy troszeczkę o tych barierach, tak powiem, nie mamy większego wpływu. Bo jeżeli chodzi o wodę, przeżyliśmy powódź błyskawiczną, to generalnie strawnik, powinien być strawnik. Jest taki szlak, takie miejsce, to Leszek będzie miał ładnie wytłumaczyć, gdzie potok zakręca, jego się wielokrotnie przechodzi po prostu, bo taka... Zawoja. Potok się nazywa zawoja. Meandry robi. Tak, zawoja. Między Wołowcem a Izbami. Kiedy od strony krzywej podeszliśmy i zobaczyliśmy, że jest pastuch elektryczny, taka mokra trawa,
i wylany potok, stwierdziliśmy, że spróbujemy się dostać od niego z drugiej strony. To było drogą górą, przyjść z Banicy, tak? Przeszliście. Myśmy się przyjechali autem, 7 km, poszliśmy z drugiej strony. Na początku było w miarę sympatycznie, bo była kładka. Potem było w miarę płyczko, a potem już było gorzej. I to jest tak, że my staraliśmy się ten szlak naprawdę bardzo uczciwie robić. I te wszystkie bariery pokonywać, dlatego że chcieliśmy... Iga, za uczciwie. Bo myśmy chcieli stanąć przed wami i być na równi z wami. Naprawdę to nie jest ważne. I właśnie Leszek nam mówił, że za uczciwie i za dobrze, za solidnie. Ale ja mam takie poczucie w sobie i mój mąż ma takie poczucie, że my po prostu nie mieliśmy żadnej taryfy ulgowej. Nawet odcinek z Hańczowej do Robek, co ma 2 kilometry. Zaraz. Przeszliśmy sobie z facetkiem. Plecak wyglądał tak, po przejściu tych meandrów. Bo są generalnie 3 rozwiązania. Albo się idzie w te potoki i się po prostu idzie w butach, bo na boso to nie bardzo. Albo się idzie najbliższym szlakiem, który jest w miarę równoległy. Albo się po prostu zawraca. A my jesteśmy tak durni, że jak nam brakowało 880 metrów między drogą a stawem w Robkach, to myśmy się któregoś dnia tam wrócili po to, żeby te 800 metrów przejść. Bo myśmy nie chcieli, żeby ktoś nam powiedział, że myśmy nie zrobili głównego szlaku Beskidzkiego. No ale generalnie, no było to głupie, nie? Więc i humory były takie trochę dziwne. Ale za to przyroda nam wynagrodziła pięknymi widokami. To są właśnie te stawy w Robkach. Jeżeli chodzi o uczciwość, to jest Sergowa. To tak wygląda, nie? Takie wzniesienie. Wiem. Tylko, że w rzeczywistości to wzniesienie jest takie. Wiem. Kto był? Tłumaczyły, idź starym szlakiem. Ten oto osobnik, idź, pokazywał na mapie, odpalał nawigację, ale idźcie, nie włączcie kasy, to nie ma znaczenia. Durni, poszli. Poszli, jeszcze się cieszyli, że poszli. Fajnie było. Przeszliśmy na tą Sergową i się okazało, że wcale nie było tak najgorzej, że jak już się człowiek nastawi, że będzie ciężko, to przejdzie. I paradoksalnie są inne góry, które się nie spodziewaliśmy, że nas sponiewierają, a nas sponiewierały. To są góry, które nawet nazw nie miały, bo któregoś pięknego dnia ktoś wpadł na pomysł, żebyśmy od Misłoczka poszli sobie wózkiem. Dobrze. Byliśmy nastawieni, że za Wisłoczkiem jest złoto i kuracjuszki. Tak. Potem miało być super, potem miał być strumyczek taki ciężki do przejścia. I potem znowu miał być super. 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 I to jest ta górka. Słuchajcie, to nawet nazwy nie miało. Najpierw było błoto, potem było błoto, potem było jeszcze więcej błota. Potem było błoto z kamieniami, potem były kamienie. Potem był strumyczek, przez który trzeba było przejść, nie dało się obejść. Potem były takie krzaki, że było takie przejście, a wózek był taki. A my się z wózkiem szli. A jak już stwierdziliśmy, że kurde, pokonaliśmy ten strumyczek, już będzie dobrze. To było to wzniesienie. I ono było pionowe. Więc z pomocą Michała, jak lektykę, nieśliśmy ten wózek tu się ślizgając po błocie, po prostu pionowo jakoś, trzymając się drzew. Jacek niósł Szymona. I ja wam nie powiem, czy to był pomysł. Nie powiem. Ale to była droga przez piekło. Zaraz nie wie kogo. Zaraz nie wie kogo. Słuchaj. To wbrew pozorom było świetne doświadczenie, myśmy absolutnie nie byli źli. Jeszcze wysyłaliśmy oczywiście z trasy SMS-y, nie? Kurde, super trasa, nie? Kurde, było to potem, nie? Ale super. Ale wtedy się okazało, że my jesteśmy świetnym teamem. Że to właśnie w tym, że jesteśmy rodziną, że się wzajemnie wspieramy, to jest cała ta moc, która powoduje, że jak taran idziemy naprzód. I Michał okazał się fantastyczny w tamtym czasie, bo to on ten wózek targał albo tak, albo tak, albo tak. Jeszcze potrafił mieć jeszcze plecak na plecach i targać wózek, nie? Bo Michał jest generalnie fantastycznym starszym bratem. Nie!
Dzięki pomocy Michała to myśmy mieli kilka takich chwil na tym głównym szlaku beskidzkim, że mogliśmy z mężem chwycić się za rękę, po prostu chill out i sobie po asfalcie. I to dzięki Michał, dzięki tobie. Brawo. Jeżeli już mówimy o wodzie, to byśmy się musieli liczyć z tym, że prędzej czy później nas spotka burza. No to wiecie, no kiedyś to się musiało wydarzyć. I szliśmy sobie od Maciołki pod Maciejową, tak? Maciejowa? Tak, to był ten szlak przez Rabkę. I ja mam coś takiego w sobie, że mam ogromną intuicję. I byliśmy na takim stokrzyżkowatym zniesieniu. I mówię do Jacka, ja mówię, Jacek, idziemy stamtąd. Oczywiście użyłam innego słowa, zielamy. Jacek, nie, fajna pogoda jest, okej. Okay. Ja mówię, Jacek, nie jest okej, okay, bo tu zaraz przyjdzie burza i tu ona się wyleje. Nie, słuchaj, to przyjdzie. Chmurka minie nas bokiem. Nie. Ja mówię, spierdzielamy, bo będzie po prostu tutaj Armagedon. Piekło. To jest ta górka. Myśmy z niej marszobiegiem zbiegli, bo ja swoim głosem ryknęłam, że jednak uciekamy stamtąd. I tylko patrzyliśmy, jak walą pioruny w tą górkę. Możecie w to wierzyć albo nie, ale jest coś takiego, że jak człowiek jest bardzo zżyty z przyrodą, bardzo zżyty z naturą i ma taką ogromną pokorę po prostu do życia i do świata, i jeżeli wie, że idzie z jakąś ważną misją, to ta przyroda jakoś wspiera. I to wszystko wokół jakoś się tak fajnie układa, żeby się udało. I naprawdę tak jest. Ale to była pierwsza burza. Udało nam się. Była druga. To było akurat, szliśmy w stronę Szywej. Mieliśmy te odcinki podzielone. Oczywiście piękna pogoda. Miała być burza gdzieś między 17 a 18. Zdjęcia powietrzne, uśmiechnięty kamień, generalnie na luźno sobie szliśmy, bo wiedzieliśmy, że mamy ogromny zapas czasu. Tylko że ta burza przyszła o godzinie 13. I ona za nami szła. I ja tylko mówiłam tak, my idziemy z dzieckiem i nie masz prawa do nas dojść. I po prostu szłam i mówiłam, idziemy tu z dzieckiem. I koniec. I ona za nami szła, ta burza. Ona nas nie dogoniła, ona za nami szła. Ale jednak gdzieś taka matczyna troska spowodowała, że szukaliśmy schronu i znaleźliśmy po prostu jakąś budowę, gdzie fachowcy kafle wykładali. I poprosiliśmy, czy możemy przeczekać tą burzę po prostu na tej budowie. No w takich warunkach po prostu patrzyliśmy, jak się wszystko po prostu Armagedon za nami dzieje. Szczęśliwi byliśmy w tym momencie, bo mieliśmy zrobić 20 kilka kilometrów, a tego dnia zrobiliśmy 18, bo się nie dało. I teraz taki jest paradoks. Ta czterolistna koniczynka i te uśmiechnięte kamienie nam przyniosły szczęście, dlatego że gdybyśmy poszli dalej i próbowali zrobić te 20 kilka kilometrów, to byśmy natrafili na te strumienie wylane, przez które się nie dało przejść. Więc byśmy zrobili w cholerę kilometrów i jeszcze byśmy musieli wrócić, bo tylko tam był zasięg telefonii komórkowej, a pan na nas czekał, żeby nas odebrać. Więc tak naprawdę dobrze się stało, że ta burza była. Myśmy byli przygotowani, że ta nas burza w końcu zastanie, więc mieliśmy jeden taki piękny gadżecik. Ceratę. Plan był taki, że jeżeli po prostu nie uda nam się schować, a co chwilę Leszka pytaliśmy, gdzie są schrony, to po prostu rzucamy plecaki, wsiadamy na plecaki i nakrywamy się ceratą. I to było jedyne rozwiązanie po prostu, które by nam pozwoliło przetrwać. Ta cerata była też o tyle ważna, że mogliśmy na niej po prostu wysiadować, karmić Szymona. Fajna rzecz, mieć ceratę, naprawdę. Mówimy cały czas o tym, ja mówię, o tym, że ta woda i w ogóle, a tak naprawdę to jeszcze gorszy był upał. Bo dziecko ma 36,6 stopnia Celsjusza, my też. Do tego przywiera do nas, jest otulone nosidłem. My idziemy, wydzielamy ciepło, więc się robi naprawdę bardzo gorąco. I tu nam tak strasznie tokarnia dała popalić, bo tam jest taka dosyć otwarta przestrzeń.
I to było naprawdę chyba gorsze niż te powodzie błyskawiczne i te pioruny. Przejść po prostu tamte w tym dniu, gdzie było te 30 kilka stopni z Szymonem. Tak wyglądałam po niesieniu Szymona. I to nie jest woda, to jest po prostu pot, który się ze mnie lał ciurkiem, kiedy byłam zmiennikiem miasta. I to, co widzicie, oczywiście na Facebooku mogłabym dać takie zdjęcie, że dziecko się po prostu zrelaksowało, usnęło. I tak faktycznie było, no bo Szymon miał w miarę komfortowe warunki. Tylko, że za tym obrazkiem stoi taka prawda. No to dziecko trzeba było po prostu wnieść. A konsekwencją tej prawdy było to, że jak w tym roku wróciliśmy po roku przerwy na Główny Szlak Beskidzki, zaczęliśmy tak z przytupem, czyli 20 kilka kilometrów, to ja po przeniesieniu Szymona położyłam się krzyżem i leżałam, nie byłam w stanie stać. Bo to jest jedyna szansa, żeby zrehabilitować kręgosłup. Położyć się na brzuchu i dać ręce w bok. I leżałam krzyżem do rana. Tak spałam, bo nie byłam w stanie nawet na bok się położyć. Mówię o sobie, bo jakby przez pryzmat swoich emocji o tym wiedzę opowiadam. Ale jest mój mąż. Mieliśmy takie przejście, kiedy szliśmy w stronę, początek Bieszczady, mieliśmy zejść do parkingu. No już widzieliśmy ten parking, już witaliśmy się z gąską, kiedy Jacek stwierdził, że kurde Iga, spójrz na mapę, zobacz, tutaj będzie nam brakował ten odcinek z tego parkingu do chatki Puchatka. Tam było z 5 kilometrów, to jeszcze wtedy ta chatka Puchatka stała. I słuchaj, zróbmy, bo to szkoda potem wracać w te Bieszczady, tyle tych kilometrów i tak dalej. Ja mówię, to nie jest najlepszy pomysł. Nie, słuchaj, szkoda kasy, idziemy, robimy, wczesna pora, idziemy. Z tyłu głowy miałam poczucie, że to nie jest najlepszy pomysł, ale mówię, dobra, no to idziemy. Uwierzcie mi, że nie przeszliśmy nawet kilometra, jak Jacek się zatrzymał i tak mu po prostu łzy spływały po policzkach. Bo jest bariera umysłu. Umysł już siedział w aucie, umysł już był gotowy, żeby na kwaterę jechać napić piwa. A tu jeszcze trzeba iść, i iść, i iść, i iść, i iść. I to było aż 5 kilometrów, a nie tylko 5 kilometrów. I w tamtym czasie napisałam piosenkę, którą teraz Dom o Zielonych Progach będzie nagrywał, będzie niedługo płyta. I były takie słowa, znów przytulę się do ciebie, kiedy z powiek spadną deszcze i na tym górskim niebie odnajdziemy siebie raz jeszcze. Jak to wspominam, to sobie myślę, że miałam ogromne szczęście, że poznałam tego człowieka i mam ogromny zaszczyt, że mogę być jego żoną. Bo ja wiem, że on nie miał sił iść na górę. I ja wiem, że on nie powinien tam iść. Ale poszedł. I dla mnie jest bohaterem. Już kończę, Leszku. To już naprawdę nie jeden stało. Nie, nam się prąd skończy. A nie ma chętnego, co by pobiegł na dół z workiem. Mieliśmy taki odcinek, że od hali grupowej trzeba było dojść do Krowiarek. Na początku było fajnie. Tak, na początku było super. Tylko, że tych zdjęć, kiedy już nie było super, to my nie mamy. Bo myśmy się nie skupiali na tym, żeby robić zdjęcia, tylko na tym, żeby przetrwać. Bo szlak był nieprzetarty, zaspy były takie, nóżki dziecka są mniej więcej na tej wysokości, więc trzeba było szlak przecierać, żeby w ogóle przez niego przejść. Myśmy to przeszli, przed Krowiarkami było takie wzniesienie. Jak zobaczyłam to wzniesienie, to po prostu płakałam, bo wiedziałam, że aż nie jestem w stanie wejść na to wzniesienie, a auto mam za tym wzniesieniem. Więc Jacek przypiął Szymona i na takim wkurzeniu po prostu przeszedł przez to wzniesienie z Szymonem, że w ogóle jak ta góra miała prawa urosnąć przed nami, nie? No przecież myśmy już prawie w aucie byli. Ja nie byłam w stanie za nim nadążyć. I następnego dnia daliśmy radę. To była trauma. I chyba bym nie chciała tego powtórzyć. Ale daliśmy radę, tylko czytaliśmy nagłówki w prasie. Goprowcy. To był ciężki dzień dla goprowców. Dużo wypadków, ciężkie warunki i tak dalej. Ale myśmy to przeszli. Przeszliśmy, wiedzieliśmy, że na końcu będzie czekał na nas człowiek, który nas odbierze. I ludzie to jest w ogóle... Wiecie, szlaki się zatrą w pamięci. No bo wiadomo, no, z czasem będzie się pamiętało tylko te najbardziej charakterystyczne rzeczy. Ale ludzi się nie zapomni. W tych Krowiarkach czekał na nas chłopak, a z kolei w Korbielowej czekał na nas kamień.
sami. Strażak. W Korbielowie nie mieliśmy logistyki, wtedy jeszcze Laszka, nie znaliśmy. Nie mieliśmy logistyki, więc ja mówię, Boże, co my zrobimy, kto nas odbierze z tego Korbielowa? No to napisałam do straży pożarnej. I strażak się odezwał. I jeździł naszym autem. I to było coś niesamowitego po prostu, że on poświęcał swój czas, żebyśmy mogli iść. I takich ludzi spotkaliśmy masę. K85, Darek, który woził nas wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. A jego małżonka nas przywitała na parkingu ciastem. I na wyjściu w góry piekła nam gorące rogaliki. Cieplutkie jeszcze oczywiście. Z dzieciakami też przeszliśmy kawałek od Komańczy. O dzieci, K85. Tak. Pani Ania. Jak wyjeżdżaliśmy, to dzieci stały przy płocie i płakały. Tak się zżyły z Michałem. To jest Darek i Ania. Był też Maciej, który do nas się dołączył spontanicznie. I myśmy mu tłumaczyli, że my mamy swoją specyfikę chodzenia po górach, że on się z nami będzie męczył. Ale powiedział, jemu się nie śpieszy. On woli iść z nami. I zobacz, jakie to jest fajne, że niepełnosprawni i sprawni mogli funkcjonować razem. Że to wspólne spędzanie czasu było dla niego ważniejsze niż ten challenge, żeby szybko i żeby się pochwalić, że to mu tyle i tyle zajęło czasu. Razem wysiadowaliśmy. Byliśmy zadowoleni z tym wspólnym towarzystwem i cały czas nam Maciek mówił o jeziorkach duszatyńskich. Że pamiętajcie, jak dojdziecie do jeziorek duszatyńskich, to o mnie pomyślcie, bo ja kocham to miejsce. Dotarliśmy do jeziorek. Nie było tam z nami Maćka, ale był w naszym sercu. I to jest właśnie to najpiękniejsze w Głównym Szlaku Beskidzkim, że spotkało się ludzi. Ludzi, których się nigdy nie zapomni. No i mama swoje jeszcze ten dodaje. Tutaj Krysia Klimasara, która nam oddała swój piękny domek urządzony, nakarmili nas, otoczyli nas niesamowitą troską. I to z punktu etycznego było dla nas trochę ciężkie do. Ciężko brać pomoc, wiedząc, że ktoś może nigdy nie był na wakacjach i może ten domek by mu się przydał, żeby raz w życiu chociaż pojechał. Ciężko bierze się pomóc, kiedy my wiemy, że jesteśmy pracowici i że możemy sobie jakoś tam lepiej czy gorzej poradzić. Ale ci wszyscy ludzie, niezależnie od siebie, mówili jednym głosem, że oni nam nie pomagają z litości, tylko dlatego, że uważają, że to, co robimy, jest wartościowe. Oni to zrobili po prostu z szacunku do nas, z szacunku tego, co robimy. To jeziorka duszatyńskie, motylek psychopata. Ale były. Ja tak cały czas mówię o tym GSB jako o takiej traumie, która, wiecie, wyczynowej i wysiłkowej, ale była też wiele pięknych chwil. Takich, gdzie naprawdę utkwiły w pamięci. To jest wschód słońca na Rysiance. Babia Góra, gdzie się rozeszły chmury przed nami. No bo oczywiście wchodziliśmy, prawda? Ludzie z góry schodzili, mówili, nie jedźcie, bo tam nic nie widać, mgła jest totalna. No faktycznie była mgła, bo jak ruszaliśmy, to było tak. A jak weszliśmy na górę, to już było tak. I bardzo często się zdarzało, że chmury się rozsuwały, kiedy myśmy przechodzili. Były też takie momenty, gdzie stwierdziliśmy, że mamy taki zapas czasu, że w sumie nic nie musimy. Więc każdy robił to, co chciał. Albo nic nie robił. Tych chwil nie było dużo faktycznie, ale te, które były, to nam utkwiły w pamięci. To na przykład przejście przez Jordanu. To były takie momenty nieliczne, gdzie był asfalt, mogliśmy wsadzić Szymona w wózek i po prostu iść sobie. No i trochę nam korba odbijała. Mniej lub bardziej. No jeżeli o ludziach mówimy, to już jest koniec prezentacji, Lesiu. To ludzie to jest niezwykła siła GSB. Bo uwierzcie mi, że za tą pomoc, którą nam ludzie ofiarowywali, na Beskidomaniaka, którzy nas podwozili, dawali nam nocleg, żywili nas, gdzieś tam wpłacali jakieś pieniądze czy coś na leczenie Szymona, nikt od nas nie chciał niczego, naprawdę. Poza tym, żebyśmy tylko doszli, żebyśmy zebrali te wszystkie nasze odcinki w całość. I to wyjście w lipcu, które mieliśmy, co mieliśmy przejść 200 km jednym cięgiem, to mnie stresowało, bo mieliśmy bardzo duże kłopoty osobiste i ja generalnie pakowałam się w dzień wyjazdu i mówię, kurde, no wszystko mamy. Mamy trasę, mamy kasę, mamy noclegi, wszystko mamy, tylko tej podwózki nie mamy, nie? Od linii startu, jak dojdziemy na metę, żeby wrócić się po auto. I odezwał się Leszek. Leszek, jak zobaczył naszą rozpiskę, która miała dwie strony na cztery, powiedział, nie, to nie tak.
są za daleko od szlaku, tutaj jest mi fajnie, nie, tu bliżej, tych znam. Zorganizował nam wszystko. I Leszek, strasznie ci dziękuję, bo te 2 tygodnie to był taki czas w moim życiu, kiedy ja się naprawdę o nic nie martwiłam. Bardzo ci dziękuję. Bo ja wiedziałam, że będzie auto podstawione, że będzie nocleg, że będzie jedzenie na nas gorąco czekało. Myśmy po prostu szli. I chyba te 2 tygodnie ostatnie, teraz w lipcu, najlepiej wspominamy, bo to był naprawdę odpoczynek. Myśmy nie przywykli do tego, że ktoś coś za nas robi i ktoś się o nas martwi. Do tej pory wszystko robiliśmy sami. Oczywiście Leszek po drodze zbierał grzyby, no przecież jak był przy drodze, to trzeba było zerwać. W rowie. No, że wszedł do tego rowu, nie wiem po co. Mieliśmy to szczęście razem chodzić na smerek, bo ten odcinek smerek to, na smerek to był taki, ten, który nam brakowało w tej całej układance. Weszliśmy. I ja nie chcę tutaj mówić o emocjach, bo każdy ma swoje. Tutaj jest 3 minuty na temat tego, jak wyglądało zakończenie naszego marzenia i tej ciężkiej po prostu walki o to, żeby nasze dziecko mogło mieć normalne życie. Tylko nie wiem, jak to włączyć oczywiście. Spacja. Tak, tylko blondynką. Zdobywają górskie szczyty z 2 niepełnosprawnymi synami. Dziś Iga i Jacek Młynarczykowie razem z 9-letnim Szymonem i 14-letnim Michałem weszli na Beskidzki Smerek. Chcą zainspirować innych rodziców niepełnosprawnych dzieci i pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych. Na szlaku towarzyszyła im reporterka wydarzeń Monika Zalewska. Iga i Jacek Młynarczykowie i ich słodki 24-kilogramowy ciężar. 9-letni Szymon i 14-letni Michał. Przez ostatnie 2 tygodnie 200 km przeszliśmy. To ostatni etap i 9 kg na minusie. Ponad 500 km. Przed 3 laty pokonali 300 km. Przemierzyli najdłuższy szlak w Polsce. Za nimi Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki. Ostatnim etapem są Bieszczady. Idziemy na smerek. 1222. To nie jest ich pierwszy taki wyczyn. Nie bój się jutra. Niech jutro boi się ciebie. W 2018 roku zdobyli rysy. Szymon ma mózgowe wrażenie dziecięce, ale wszystko rozumie. Jesteś zmęczony, Szymonku? O, prawie kolanku, czyli nie. Nie jest. Nie jest. Jest okej. Okay. Tak, to jest tu. Nie, to jest kolanku. Była diagnoza specjalistów, którzy stwierdzili, że Szymon ma ponad przeciętną inteligencję. Na co dzień zmagają się z niepełnosprawnościami synu. Po prostu idziemy. Starszy, 14-letni Michał ma niedosłuch i autyzm. Dla całej rodziny góry są rehabilitacją. Tydzień w domu przy Szymonie, rehabilituję go, ćwiczę, więc staram się w każdy weekend gdzieś wyjechać w góry, ponieważ tutaj czujemy się najlepiej, tutaj odpoczywamy. Ta wyprawa nie doszłaby do skutku, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli. Tam byli wczoraj. Tak, byli wczoraj. Na ostatnim 200-kilometrowym odcinku pomógł im Leszek Piekło. Zna ten szlak jak własną kieszeń. To jest jednak niesamowite wyzwanie, nie tylko fizyczne oczywiście, ale również zamiłowanie do góry, do szlaku. Wejście na szczyt kończy ich przygody ze szlakiem Beskidzkim. Przeżyliśmy pobyt postawiczną, przeżyliśmy kratobicie, przeżyliśmy opalanie chmury, piekielny upał. Teraz czuję, że żyję. Pokonali ponad 500 km głównego szlaku Beskidzkiego, który wiedzie przez 3 województwa. Dokonali kolejny raz niemożliwego, ale taka jest ich codzienność. Oni nie narzekają, mobilizują innych. To jest tylko lekcja. Lekcja właściwie zamkowy. Ta miłość waży już 24 kg. Jemu i rodzicom jest coraz trudniej wspinać się na kolejne szczyty. Dlatego marzymy o rowerach elektrycznych, które pomogłyby w podróżach. Elektryczne jednoślady są ich kolejnym marzeniem. Na razie nieosiągalnym. Nie poddawaj się, przyszłość marzenia masz pod ręką. Zaleska, wydarzenia cisna. Jeszcze o nas usłyszycie. Nie raz i nie dwa. A teraz jeszcze jedno słowo od męża, no bo żeby oddać głos. Paszku, dziękuję ci serdecznie za to, co zrobiłeś naprawdę. No Iga wspomniała, że po prostu to był urlop. To był urlop. Nie musieliśmy się martwić, kto nas zabierze, co zjemy. Słuchajcie, myślę, że własnym przede wszystkim imieniu, ale w imieniu tu obecnych i nieobecnych sympatyków Głównego Szlaku Beskidzkiego, to wam się naprawdę należą największe słowa uznania. Pozwólcie, że skromna
skromne, ale jednocześnie według mnie niesamowite dla was wyróżnienie. 4 złote odznaki za przejście głównego szlaku bezpieczeństwa. Wypełnione są nie diamentem, są wypełnione brylantami. Brylantami, bo jesteście naprawdę brylantami na tej ziemi i no oczywiście na naszym ukochanym szlaku. Naprawdę cieszę się, że mogłem was poznać. To, że wam pomogłem, pomagam wszystkim, a wam mogłem pomóc szczególnie. Ale że mogłem was poznać i no i że możemy was dzisiaj tutaj gościć. Naprawdę gratuluję wam, cieszę się. Myślę, że w naszym imieniu mogę was po prostu uściskać. Cztery złote odznaki. Drugiego Szymonka, a przyjdź to. No właśnie, niech będzie z nami, jasne. Michał, to jest naprawdę wielkie wyróżnienie. Dajmy mu tą chwilę. Nie chodzimy dla odznak po górach, nie, przy okazji. Ale myślę, że jak kiedyś po prostu sobie tak popatrzysz, jak już dorośniesz, to przypomnisz sobie o głównym szlaku beskidzkim. Bo to główny szlak beskidzki zostaje w nas na zawsze. I ci, którzy raz przeszli, zawsze będą wracać na ten główny szlak beskidzki, póki życia starczy. Najpierw Szymonek. Szymonek! Trzymaj, kochany. O, jest. Jest. Trzymaj się jeszcze raz. Gratuluję. Jak będziecie kiedyś się wybierać, to cały szlak z wami przejdzie. Zorganizuję wam logistykę. Ja mam taką skromną pamiątkę jakby w ramach wdzięczności od nas. Żebyś było łatwiej wytyczać poprawione szlaki GSB. Żebyś miał czym pracować. To na jakieś dobre wesele trzeba się wybrać. Dziękuję wam.